9:11 jest przed Państwem. Natomiast kolejne rzeczy są do wprowadzenia. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu grupy radnych w sprawie zwiększenia Dziękuję. Będziemy kolejne głosowywać. Proszę Pani Jakubowski. Proszę o włączenie jako druk nr 13 projektu uchwały Komisji Mieszkaniowej w sprawie wdrożenia programu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych i podgimnazjalnych w zakresie segregacji śmieci. Dziękuję. Dziękuję. Będziemy głosowywać. Proszę o wprowadzenie jako druk nr 14 projektu Komisji Mieszkaniowej w sprawie wniosku o zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2013 środków finansowych na budżetu komunalne. Dziękuję. Dziękuję. Zaraz głosować. Jest projekt uchwały w sprawie korekty na liście zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac na planu szkół podstawowych i przedszkoli na terenie dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Jest to projekt radnych. Chodzi o zmianę statusu szkoły szesnastki na zespół przedszkolno-szkolny, ponieważ jest kłopot z wystawieniem faktury, żebyśmy zmienić to nazwę. Proszę. Ja również chciałbym prosić o wprowadzenie projektu grupy radnych w sprawie Sylwestra Anno Domini 2012 na Rynku w Krakowie, a dotyczy to protestu w sprawie odbytowania konkursów na Sylwestra, trwania tej imprezy. Potem powiem w szczegółach dokładnie o co chodzi. Jeszcze raz, jeszcze raz, w sprawie czego? Obiletowania konkursu Sylwestra z druku nr 16, obiletowania konkursu Sylwestra. No powiem, jak prowadzimy naszą odpowie dokładnie o co chodzi, jak będzie tego. Przepraszam bardzo, nie mam druku nr 16. Na drugiej stronie 15. A, jest. Przystępujemy do prowadzenia. Jeszcze jest pana Krzysztofa Barona. Znaczy nie, no dobrze, no to jeszcze referentem będzie pani Pitner, więc to jest w zasadzie wnioskodawcą jest pani Pitner, więc. Proszę Państwa, druk nr 8 projekt uchwały w sprawie objęcia patronatu 20-lecia jubileuszu święta pszczelarzy krakowskiego Wodania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Ale proszę Państwa, czy to jest sprawa niecierpiąca zwłoki? Nie można w trybie zwykłym tego na następnej sesji wprowadzić? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja przepraszam, panie przewodniczący, w sprawie formalnej mam pytanie. Ponieważ w trybie zwykłym jest 7 punktów, przychodzimy na sesję i nagle porządek obrad rośnie o punktów, nie wiem, 10. Teraz mam pytanie, czy święto pszczelarzy i inne przedsięwzięcia, czy one są niecierpiące zwłoki, dotyczą sprawy życia, śmierci, czy nie można tego w trybie zwykłym robić? Święto pszczelarzy będzie chyba we wrześniu albo w październiku przyszłego roku. Czy nie można tego w normalnym trybie wprowadzić? Ja zadaję pytanie. Proszę Państwa, dochodzi tutaj do pewnej patologii, że przychodzimy na sesję i jak pijane dzieci się zachowujemy. Mamy 7 punktów w zwykłym porządku obrad wprowadzonych na porządek obrad i nagle się okazuje, że pojawiają się wrzutkowe różnego rodzaju propozycje, co do których ja jestem nieprzygotowany. Jeżeli ja mam być tylko maszyną do podnoszenia rączki, to ja dziękuję za taką współpracę. A czy ja mam udzielić pytania? Odpowiedzi? No, tak jest milickie prawo radnych, grupy radnych, trzech radnych, że może wprowadzić w porządku obrad każdy projekt. Ja muszę ten projekt przyjąć w porządku obrad. Mogę dwa słowa tylko powiem. Ja mogę powiedzieć w imieniu tej grupy radnych, która złożyła jeden z tych projektów i to jest sprawa niecierpiąca zwłoki, ponieważ dotyczy tej tak zwanej małej marszrutyzacji. Czy radni się na plenarnie do tego przychylą, czy nie, no to to jest inna kwestia. Natomiast no, zostałem poproszony do tego, żeby zebrać te podpisy, przygotować ten projekt. Przygotowałem ten projekt, złożyłem panu przewodniczącemu, no i to jest kwestia niecierpiąca zwłoki. No bo jeżeli będą jakieś zmiany, korekty wprowadzone, to będą teraz, a nie za miesiąc. Dziękuję. Proszę, proszę. Ale nie widzę. Panie przewodniczący, ale jest. Panie przewodniczący, w
To zostało przegłosowane już i nie dyskutujmy na ten temat. Będziemy 3 godziny... Mogę czy trzeba wyjść? Proszę. Proszę Państwa, ja traktuję swój mandat poważnie. Traktuję wszystkich Państwa poważnie. I chciałbym również być traktowany poważnie. Jeżeli ja się przed chwilą dowiaduję, że mamy głosować w sprawę małej maszrutyzacji, to ja, jeśli mam świadomie głosować, muszę się do tego przygotować. Muszę zasięgnąć opinii i muszę sobie wyrobić zdanie. Jeżeli się dowiaduję na 10 minut przed rozpoczęciem sesji, to ja takiej szansy nie mam. I ja po prostu mówię lojalnie, nie będę w tej sprawie głosował. Bo to, co jest istotne czy ważne dla jednej osoby, dwóch, trzech, wcale nie oznacza, że jest istotne dla pozostałych 15. Natomiast powtarzam, traktuję swój mandat poważnie. Traktuję przez 6 lat wszystkich Państwa tutaj poważnie i chciałbym być również poważnie traktowany. Nie chcę przychodzić na sesję jak do, nie wiem, klubu z rosyjską ruletką. Że nie wiadomo, o czym będziemy dyskutować, jakie będziemy podejmować uchwały i jakie będą konsekwencje. Dziękuję. Punkt numer 9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki. Numer 290/2, adres 17, jednostka ewidencyjna w mieście przy ulicy Wita. Proszę Państwa, jest za wprowadzeniem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie mam. Kto się wstrzymał? 16 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Numer 10. Projekt uchwały w sprawie lokalizacji stojaków na terenie dzielnicy pierwszej strony miasta. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie wyniesienia dnia 22 i 23 stycznia 2013 roku Państwo 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. A jeszcze projekt uchwały w sprawie, przepraszam, korekty tzw. małej marszutyzacji, projekt Komisji Architektury. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Za wprowadzeniem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Kolejny projekt w sprawie wywieszenia w dniach 22 i 23 stycznia 2013 roku flag państwowych 150. rocznicy powstania styczniowego. Projekt grupy radnych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Projekt uchwały w sprawie wdrożenia programu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z zakresu segregacji śmieci. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zabezpieczenie w projekcie budowy miasta Krakowa na rok 2013 środków finansowych na budownictwo komunalne. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 17 osób jest za wprowadzeniem. Kto z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Projekt uchwały w sprawie korekty na liście zadań powierzonych w 2012 roku w zakresie pracy rządowej gimnazji szkół podstawowych w Gminie Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto z Państwa jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję. 16 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Proszę Państwa, kolejny projekt. 16. Projekt w sprawie Sylwestra na drogi 2012 na rynku głównym krajowym. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? 16 osób jest za wprowadzeniem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 16 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Kto się 11. 17 punkt. Projekt uchwały w sprawie korekty w planie tzw. małej marszutyzacji.
Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Ale momencik, w sprawie formalnej, panie przewodniczący, to chociaż chcielibyśmy wiedzieć, dokładnie tego dotyczy, bo jest już w porządku, jest już projekt uchwały w sprawie korekty małej masztowej. Będzie zdjęty. Znaczy nie zebrała się komisja przed tym, będzie wycofany. Znaczy będzie wniosek o jego wycofanie, bo chciałem, żeby został wycofany przed sesją, ale będzie wycofany. No, ale... Ten będzie wycofany, a ten będzie głosowany. Głosowania ma oczywiście komisja, która przyjęła ten projekt uchwały. No, przewodniczącego komisji nie ma, więc w związku z tym kto w imieniu pana przewodniczącego. Ale Wojtek, posłuchaj, ponieważ nie ma przewodniczącego komisji, komisja się nie zebrała. W tym przypadku, gdyby się zebrała, tego projektu by nie było tutaj. Ale ponieważ komisja się nie zebrała, więc on jest w porządku obrad, natomiast odeślemy go w czasie. No nie ma innego wyjścia. No. Ponieważ ten projekt dotyczy No tak, ale żeśmy nie wiedzieli na komisji, no ja tego nie sprawdziłem, nie, no i... Dobra, dziękuję. Proszę Państwa, wracamy do... Ja się też mylę. Korekty pytania tak zwanej małej marszykyzacji. To jest za wprowadzenie tego projektu. Gdzie jest materiał? A tekst jest? Tekst jest, bo to jest tekstu. No będzie to. Nie będzie się to. Kto z Państwa jest przeciw? Jestem przeciw, ponieważ tutaj nie ma materiału jako takiego przed sesją. Jak to wprowadzamy? Numer 17 wprowadzamy, nie ma tekstu. Proszę Państwa, szanujmy się nawzajem. Jeżeli mamy procedować, to procedujemy nad dokumentami, które są, a nie które będą, nie wiem, pod łapką napisane. No niekoniecznie wprowadzony projekt musi również procedowanie, prawda? No chwileczkę, ale dostaliśmy materiały. Wprowadzamy w tej chwili punkt 17, do którego materiału nie ma. Nie mamy. Wprowadzamy tylko punkt bez numeru. A dotyczy to marszrutyzacji, czyli są jakieś zmiany dotyczące, należało się z nimi zapoznać, choćby w trakcie sesji, a nie tuż przed głosowaniem. W związku z tym pytam się, gdzie jest materiał do punktu numer 17. Wszyscy mają rację. Ci, którzy składają projekt, mają rację i składają go zgodnie z procedurą, mają rację. I ty masz rację odnośnie tego, że nie widzisz materiału, który by cię po prostu... Który ma być obradowany podczas sesji. Musimy do zastanowienia się na to. Ale dojdziemy do tego punktu i wtedy będziemy wiedzieć, czy po prostu materiały są wystarczające, czy niewystarczające. Tak jak w tym przypadku, jak w każdych innych. Materiały mają być dostarczone przed sesją, a nie w trakcie sesji. Ale wprowadzić może grupa radnych. Tak, ale materiały muszą być dostarczone przed sesją. W punkcie ustalania porządku obrad, każdy grupa radnych ma prawo, czy komisja, czy ktoś inny, czy zarząd wprowadzić jeszcze dodatkowo. Ja nie kwestionuję prawa. Ja kwestionuję to, że materiał ma być dostarczony przed sesją, nie w trakcie procedowania punktu. Ale ja ci mówię jeszcze raz, że jest na punkt, gdzie w czasie po ustaleniu porządku obrad, w czasie trwania sesji, przy pewnej ilości podpisów, można wprowadzić punkt. No i musimy się trzymać tego, co jest zapisane. Ale my go w tej chwili wprowadzamy na początku sesji, nie w środku. Dlatego no, pytam o na Wszystkich materiał nie został nam powielony, cały wniosek tego projektu uchwały nie został powielony razem 20. Ale proszę Państwa, przede wszystkim popełniamy błąd. Jesteśmy w trakcie głosowania. Było ileś głosów za. Przepraszam, ale momencie, mogę powiedzieć. Jak pani radna Wyszyńska wprowadzała projekt grupy radnych w sprawie plac, to sterowała nam wszystkim i dostała. Ja wiedziałem świadomie, za czym głosują. Ja też miałem oborcę po tej maszynie. Dlatego zadaję pytanie formalne, czy jeżeli tu już jest, to jest następny krok. Przyjąłem dobrej wierze, że pan radny będzie wystąpił, bo jest już pan przewodniczący, który formalnie zaraz wykazywany grup, który przegłosowuje się do doprowadzenia. Nie, to nie ten. Ale ten też wprowadzaliśmy go dzisiaj. Jesteśmy w trakcie głosowania. Żeby Panie Krzysztofie, żeby Pan też powiedział 20 lat. Wszyscy mają rację. Ci, co wprowadzają i ci, co mówią, że nie mają materiału, też mają rację. Ale ja się otrzymuję materiał do wprowadzenia z podpisami radnym, nie ma możliwości go odrzucenia. Nie, że na przyzwoitości, tak jak powiedziałem, ale Państwa, to głosowanie.
Za wprowadzenie było 11. Mój projekt. Nie jestem pod wpływem. Kto jest za przeciw wprowadzeniu? Kto jest przeciw? Raz. Dwa. Nie widzę więcej. To jest, kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery osoby się wstrzymały. Za 11, przeciw 2, wstrzymujące 4 głosy. Dziękuję bardzo. Tak wygląda nasz porządek obrad. Przepraszam, czy ja mogę zabrać głos na chwilę? W tej chwili chcemy przegłosować cały porządek obrad. Ale do porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego porządku obrad? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 20 za, przeciw 0, przeciwujących 0. Proszę Państwa, sprawę przyjęcia protokołu do sesji 26. Nie ma żadnych uwag, prawda? W związku z tym protokół zostaje podpisany. Sesja 25, to jest sesja nadzwyczajna, która nie ma? Nie ma. W takim razie zostaje protokół podpisany do sesji 24, natomiast są uwagi. Jest oświadczenie pana Wiesława Balowa, sprostowanie do protokołu, który wnosi się, żeby podać pewną treść. Nie jest to sprostowanie, bo sprostować można w coś, co już jest zapisane. Tu chodzi o dopisanie dodatkowej rzeczy. Chodzi o to, ja Państwu to odczytam. Wnoszę na podstawie paragrafu 12 punkt 1 regulaminu dzielnicy, 1 miasta Krakowa, protokół z wyżej wymienionej sesji, został odnotowany fakt odebrania głosu radnemu Krzysztofowi Baronowi. Niezgodnie z paragrafem 14 punkt 1 wyżej wymienionego regulaminu, Krzysztof Baron referował projekt uchwały Komisji Architektury i Infrastruktury dotyczący odwołania spełnionej funkcji przewodniczącego tej komisji. W związku z tym proponuję na końcu punkt 15 wyżej wymienionego protokołu dodać następującą uwagę. W trakcie udzielenia odpowiedzi przez referenta projektu uchwały radnego Krzysztofa Barona na zagadnienia dotyczące odwołania przewodniczącego Komisji Architektury i Infrastruktury za zajmowanej funkcji został odebrany mu głos z naruszeniem paragrafu 14 punkt 1 regulaminu dzielnicy 1 miasta Krakowa na wniosek radnego wypowiedziela jako głosowania przez przewodniczącego sesji Rady Dzielnicy 1 z poważaniem Wiesława Barona. Proszę Państwa, odnośnie tego punktu ja prowadzę dzisiaj... To nie jest ostatnia wersja. Ale mogę skończyć. Odnośnie tego punktu prowadzenia, ja prowadzę 10 lat sesję. Nikomu nie odebrałem głosu i w tym przypadku uważam, że też nie odebrałem głosu panu Krzysztofowi Baranowi, tym bardziej, że dyskusja trwała bardzo długo. Moment zakierowania mógł zasugerować koledze takie coś, bo pan Krzysztof powiedział, ale przecież mnie jako referentowi przysługuje prawo odpowiedzi i na pytania i tak dalej. I ja powiedziałem, oczywiście tak, ja tego panu nie odbieram. Proszę Państwa, materiał tej sesji jest nagrany. Ja nie chcę, żeby Państwo mi dawali wiarę albo coś, że ja tego nie zrobiłem, czy nie odebrałem głosu. I dlatego bardzo proszę o odsłuchanie tego materiału. I dlatego, żeby jasność była, tego typu sprostowania muszę poddać pod głosowanie Rady. Chwileczkę. Pod głosowanie Rady. I Państwo po wysłuchaniu materiału z tej sesji, do której pan baron Wiesław ma uwagi, zadecydujecie, czy stwierdzenie pana barona, że ja odebrałem głos, jest zgodne z prawdą, czy moje stwierdzenie, że nie odebrałem głosu, jest zgodne z prawdą. Dlatego nie głosujemy to bez materiału źródłowego, będziemy to opierać się na materiale źródłowym, który specjalnie jest przystosowany w tej chwili, bo mieliśmy to słuchać pani Bernady. Informatyk przeniósł ten plik z tego naszego do pożycia na głośniki, do komputera, który jest na sali. Dlatego bardzo proszę Państwa o uruchomienie materiału i odsłuchanie tego fragmentu sesji, który dotyczy tematu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, formalnie nie powiedział Pan takich słów faktycznie, tylko uniemożliwił Pan de facto dalej wyreferowanie tego punktu obrad. W tym sensie.
nie użyłem tego sformułowania, no nie użyłem. Ale pan, po odsłuchaniu może będzie pan komentował. A poza tym, przepraszam, to nie jest ostatnia wersja mojego sformułowania. Nie użyłem tego, nigdy nie użyłem, jak ci mówię, ale jeśli przesłuchasz materiał, będziesz wiedział, że, nie, że to nie było uniemożliwione. Patrzysz to, baron w dalszym ciągu odpowiada i mówi. A jak na sam koniec, jeśli już się wypowiada do końca, mówi, to ja już skończyłem, dziękuję. I to jest zakończenie tej wypowiedzi, gdzie przechodzimy do głosowania. Ja jedno zdanie chcę powiedzieć. Formalnie, to znaczy nie powiedział pan, że pan nie odbiera głosu, ale faktycznie pan mi głos odebrał, bo ja nie mogłem udzielić odpowiedzi na pytania, które zostały zadane. Znaczy mogłem udzielić odpowiedzi tylko na konkretnie, jak czytał pan Jakubowski, zadane pytanie. Natomiast nie mogłem udzielić odpowiedzi na zagadnienia, które zostały poruszone. A paragraf 14, że się tak tego, ja go zacytowałem wprost na sesji. To nie jest tak, że ja tego jego, ja się na ten paragraf wprost powołałem wtedy na sesji. I ten paragraf głosi tak, że pozwolę sobie go odczytać. Po zakończeniu lub zamknięciu dyskusji nad daną sprawą przewodniczący udziela głosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na zagadnienia poruszane w dyskusji, a nie na konkretnie zadane pytania. A pan Jakubowski krzyczał, że mi wolno odpowiadać tylko na konkretnie zadane pytania. To jest nieprawdą. Odsłuchamy materiał i będziemy wtedy, sam pan zobaczy, czy pan mówi tylko na pytania, czy pan mówi na inne kwestie. Sam pan się wyruszył, czy pan odpowiadał na pytania, czy poruszał pan kwestie związane z tym punktem. Nie będę się przed odebraniem głosu poruszałem inne kwestie, a po odebraniu głosu mogłem odpowiadać tylko na pytania. A to usłyszy pan, czy pan odpowiadał na pytania, czy na kwestie? Proszę państwa, bardzo proszę włączyć materiał.